Po zakończeniu II wojny światowej w 1945 roku Związek Radziecki wraz zarówno w ludziach, jak i stratach materialnych urósł do rangi jednego z dwóch supermocarstw, które stały się najważniejszymi graczami na arenie politycznej powojennego świata. Jedynie Stany Zjednoczone były w stanie dorównać potędze ZSRR, co w konsekwencji doprowadziło do trwającej prawie pół wieku rywalizacji politycznej, gospodarczej i zbrojeniowej pomiędzy Wschodem i Zachodem, którą potomni nazywają po dziś dzień zimną wojną. Aby umocnić swoją władzę zarówno w Europie, jak i na świecie, Związek Radziecki postanowił w krajach, które podczas II wojny światowej zostały opanowane przez wojska Armii Czerwonej, utorować drogę do władzy lokalnym partiom komunistycznym współpracujących ze Związkiem Radzieckim, w wyniku czego w prawie wszystkich krajach Europy Środkowej, Środkowo-Wschodniej oraz Południowo-Wschodniej władze przejęły lokalne partie komunistyczne, w wyniku czego powstał zupełnie nowy blok polityczny państw europejskich, który dziś potocznie nazywany jest blokiem wskazanych przez komunistów w państwach. Związek Radziecki szybko zaczął zaprowadzać swoje porządki, ustanawiając rządy na wzór sowiecki, uchwalając konstytucje państwowe, które były inspirowane konstytucją Związku Radzieckiego z lat 30. XX wieku, a także eliminując wszelkich rzeczywistych lub potencjalnych przeciwników i opozycjonistów ustroju komunistycznego. W polityce gospodarczej w tych państwach wprowadzano gospodarkę centralnie planowaną, wszechobecną kolektywizację rolnictwa oraz nacjonalizację przemysłu. Oprócz tego wprowadzano zakrojoną na szeroką skalę ateizację społeczeństwa, przy jednoczesnym tępieniu wszelkich instytucji religijnych istniejących w poszczególnych państwach bloku wschodniego. W polityce zagranicznej z kolei wprowadzono całkowitą izolację od państw Europy Zachodniej, którą polityka komunistyczna kreowała na tzw. Aby jeszcze bardziej umocnić swoją kontrolę nad poszczególnymi krajami bloku wschodniego, Związek Radziecki w 1949 roku ustanowił tzw. Radę Wzajemnej Pomocy Gospodarczej, w skrócie RWPG, która oficjalnie miała wspierać rozwój gospodarczy poszczególnych krajów europejskich wyniszczonych II wojną światową. Jednak w praktyce Rada Wzajemnej Pomocy Gospodarczej miała pomóc Związkowi Radzieckiemu w utrzymaniu ściślejszej kontroli nad poszczególnymi krajami bloku wschodniego, zarówno na płaszczyźnie politycznej, jak i gospodarczej. Ciekawa sytuacja jednak panowała w jednym z krajów europejskich, w których zapanował komunizm, a mianowicie w Jugosławii. Choć po II wojnie światowej władze w Jugosławii przejęli komuniści prowadzeni przez chorwackiego komunistę Josipa Broza Tita, to jednak zdołali oni wywalczyć dla swojego państwa niezależność. Tito ogłosił się jedynym prawowitym władcą państwa jugosłowiańskiego i zaczął prowadzić politykę niezależną od tej, jaką dyktowała Moskwa, pragnąc, aby Jugosławia wytyczyła swoją własną drogę do komunizmu. To nie podobało się Związkowi Radzieckiemu, który chciał odsunąć Tita od władzy. W odpowiedzi jugosłowiański dyktator poprosił o pomoc Stany Zjednoczone, które wsparły Jugosławię finansowo i zbrojeniowo, dzięki czemu Jugosławia po 1945 roku zdołała utrzymać swoją polityczną niezależność, dzięki czemu stała się ona jedynym komunistycznym krajem europejskim, który po 1945 roku prowadził politykę niezależną od tej, którą dyktował Związek Radziecki, dzięki czemu w oczach krajów zachodnich Jugosławia zyskała status państwa komunistycznego, ale niepodległego. 5 marca 1953 roku cały świat praktycznie odetchnął z ulgą. Po prawie 30 latach swojego panowania Józef Stalin, dyktator Związku Radzieckiego, jeden z najbardziej krwiożerczych i bezwzględnych tyranów w dziejach ludzkości, w końcu zmarł. Według oficjalnych informacji z powodu wylewu krwi do mózgu. Mimo jego despotycznych rządów, śmierć Stalina opłakiwał prawie cały Związek Radziecki.
odbył się uroczysty pogrzeb, a skremowane ciało radzieckiego dyktatora umieszczono w specjalnym mauzoleum na Placu Czerwonym w Moskwie, gdzie spoczywało ono u boku Włodzimierza Lenina aż do lat 60. XX wieku. Po śmierci Stalina na Kremlu rozpoczęła się zaciekła rywalizacja o władzę, którą ostatecznie wygrał Nikita Chruszczow, będący z pochodzenia chłopem działacz partii bolszewickiej, który w ostatnich latach życia Stalina stał się jednym z jego najbliższych i najbardziej zaufanych współpracowników. A po kilku miesiącach zaciekłej rywalizacji i walki o spuściznę Stalina przejął on władzę jako nowy przywódca Związku Radzieckiego. Pod jego rządami Związek Radziecki zaczął stopniowo przechodzić poważne przemiany polityczne i ustrojowe. Po II wojnie światowej Związek Radziecki był w zasadzie ostatnim krajem totalitarnym istniejącym w Europie ze względu na ustanowiony przez Stalina ustrój stalinizmu, który utrzymał się jeszcze przez 3 lata po śmierci radzieckiego dyktatora. Sytuacja uległa diametralnej zmianie na początku 1956 roku, kiedy podczas 20. zjazdu Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego Nikita Chruszczow wygłosił swój słynny referat pod tytułem O kulcie jednostki i jego następstwach. W tym referacie Chruszczow przed wszystkimi delegatami partyjnymi jako pierwszy człowiek na terenie Związku Radzieckiego otwarcie skrytykował rządy Stalina, to w jaki sposób zaprowadzał on ustrój komunistyczny w Związku Radzieckim oraz podważał jego autorytet. Dla wszystkich to był szok. Do tej pory nikt na terenie Związku Radzieckiego i całego bloku wschodniego nie miał odwagi otwarcie krytykować rządów Stalina i tego, jakie porządki zaprowadzał on w państwie sowieckim. Chruszczow był pierwszym, który to zrobił. Więc fakt wygłoszenia przez niego referatu wytyczał nową ścieżkę dla polityki zarówno Związku Radzieckiego, jak i całego bloku wschodniego. Niedługo po tym referacie rozpoczął się w całym bloku wschodnim proces stopniowej destalinizacji ustroju, w wyniku czego po 1956 roku ustrój stalinowski zarówno w Związku Radzieckim, jak i innych państwach bloku wschodniego został ostatecznie zlikwidowany. Rzecz jasna, Chruszczow nie zamierzał wprowadzać jakiejkolwiek większej demokratyzacji ustroju, nadal to miał być w gruncie rzeczy komunizm, ale nie tak brutalny i bezwzględny jak ten, który panował za rządów Stalina. Jednak wygłoszony przez Chruszczowa referat miał daleko idące skutki dla krajów bloku wschodniego. Wielu widziało w tym szansę na wywalczenie dla siebie politycznej niezależności spod wpływów Moskwy, a w najlepszym wypadku całkowite zniesienie komunizmu i demokratyzację życia politycznego i publicznego. W Polsce w czerwcu 1956 roku doszło do wydarzenia zwanego Poznańskim Czerwcem, kiedy to robotnicy i mieszkańcy Poznania wyszli na ulicę strajkując przeciwko władzom komunistycznym. Strajk odbywał się w dniach od 28 do 30 czerwca 1956 roku i ostatecznie został totalnie stłumiony przez polskie władze z użyciem wojska. Szacuje się, że w ciągu tych 2 dni strajku śmierć poniosło 49 strajkujących. Węgry z kolei poszły o krok dalej, wzniecając otwarte powstanie przeciwko władzom komunistycznym. Na czele tego powstania stanął Imre Nagy, węgierski komunista, ale jednocześnie zwolennik reform, który wraz ze swoimi zwolennikami dążył do wprowadzenia demokratycznych reform, ograniczenia represji politycznych, stworzenia nowej koalicji rządowej oraz uzyskanie pomocy Organizacji Narodów Zjednoczonych w nadaniu Węgrom statusu państwa neutralnego. Powstanie, jakie wybuchło na Węgrzech, trwało przez prawie miesiąc od października do listopada 1956 roku. W odpowiedzi na węgierski bunt Chruszczow zdecydował się wysłać wojska sowieckie na Węgry. Wojska radzieckie przekroczyły granicę z Węgrami 4 listopada 1956 roku i po 6 dniach zaciekłych walk ostatecznie opanowały one Budapeszcz
bezwzględnie tłumiąc powstanie. Szacuje się, że w wyniku walk, jakie wybuchły na Węgrzech, śmierć poniosło blisko 2000 powstańców. Sam Imre Noć, widząc upadek powstania, próbował znaleźć schronienie w ambasadzie Jugosławii, gdzie starał się o uzyskanie azylu politycznego. Jednak w wyniku podstępu Sowietów został wywabiony poza granice ambasady i ostatecznie aresztowany przez Sowietów, którzy następnie osądzili go i skazali na śmierć przez powieszenie. Mimo burzliwej sytuacji, jaka zapanowała w bloku wschodnim po tajnym referacie Chruszczowa, jego polityka miała również pewne pozytywy, m.in. w postaci ocieplenia relacji pomiędzy Związkiem Radzieckim a Stanami Zjednoczonymi i krajami zachodnimi. Jeszcze za panowania Stalina cały świat żył w poczuciu groźby wybuchu kolejnego konfliktu światowego, tym razem przy wykorzystaniu arsenału nuklearnego, zwłaszcza kiedy w 1949 roku Związek Radziecki opracował swoją własną bombę atomową, stając się tym samym drugim nuklearnym mocarstwem na świecie, zaraz po Stanach Zjednoczonych. Wszyscy obawiali się, że gdyby Stany Zjednoczone i Związek Radziecki ruszyły na otwartą wojnę, mogłoby w najgorszym wypadku dojść do zagłady nuklearnej całej ludzkiej cywilizacji. Na szczęście, za panowania Chruszczowa w drugiej połowie lat 50. XX wieku doszło do poprawienia stosunków między Moskwą a Waszyngtonem. Nawet sam Chruszczow przyjechał do Stanów Zjednoczonych, aby spotkać się z amerykańskimi władzami i prezydentem Eisenhowerem. Chruszczow jako pierwszy przywódca Związku Radzieckiego odwiedził Stany Zjednoczone. Niestety, dobra pasa relacji między Związkiem Radzieckim a Stanami Zjednoczonymi została brutalnie przerwana w 1960 roku, kiedy nad przestrzenią powietrzną Związku Radzieckiego wykryto amerykański samolot szpiegowski U-2, który na rozkaz Chruszczowa został zestrzelony. Był to jeden z pierwszych sygnałów zwiastujących, że lata 60. będą ponownie okresem napiętych relacji między Związkiem Radzieckim a Stanami Zjednoczonymi, podczas których III wojna światowa praktycznie zawisi na włosku, ale o tym wszystkim opowiemy sobie dopiero w następnych odcinkach. Dziękuję serdecznie za uwagę i do usłyszenia.